A głównie w zasadzie teraz działam przez internet. Właśnie jesteś bardzo aktywny na różnych forach, tak. Na różnych portalach społecznościowych, prawda? Tak, tak. W ogóle słyszałem, że to kolejny cud był, to, że dostałeś w ogóle komputer. Jak to się stało? A to też zasługa jednej adwentystki ze Szczecina, bodajże Marzeny Maślanki, rozmawiała o mnie ze swoim szefem w pracy, no i postanowił mnie podarować komputer, a ponieważ ja nie na tradycji nie. Ale nie znałaś w ogóle tego człowieka? Nie znam. Ja nienawidzę jakichś nowych maszyn, bo wszystko, co człowiek ulepsza, to później są takie skutki, jakie są. No ale powoli się dostosowałem do tego urządzenia. Wręcz chyba komputer to nawet polubiłeś. No, polubiłem i po prostu na nim dość dużo pracuję, tak od 5 do 6 godzin dziennie. No nie mało, co robisz na komputerze? No wiesz, jak ja mam coś napisać albo wkleić, to mnie to zajmuje troszeczkę więcej. Jej, gdybym wiedział, to bym cię nie prosił, żebyś do mnie pisał te wszystkie maile. No nie, no to ja sobie często robię wklejki. Wystarczy, co powiem, bo nie sztuka się narobić. Sztuka to jest tak. Sztuka to jest tak robić, żeby się nie narobić, żeby efekty. A żeby było. To jest moje nowe motto, wiesz? Dotąd było, co możesz zjeść jutro, zjedz dzisiaj. Ale od dzisiaj to będzie moje motto. Jak piszesz na komputerze? Piszesz jednym palcem? No jednym palcem i... No to jak wklejasz? Bo to trzeba Ctrl V, to trzeba dwa co najmniej. No to trzeba się troszeczkę pomęczyć. Życie łatwe nie jest. Ogólnie mówiąc, to jestem praworęcznym, jak u tym jestem. Poniekąd wcale się tego nie dziwię, bo najwięcej ludzi, co było Majku tam mi dostało Nobla, więc jeszcze wszystko przede mną. Bardziej teraz liczymy na medal od prezydenta Sosnowca, czy od Alfreda Nobla? Nie wiem, kto ma to wiesz. Wszystko bierzesz. Był komputer, wziąłeś, będzie Nobel weźmiesz. Nie będę wybrany, wszystko można do czegoś dobrego wykorzystać. Wiesz, amen. Ja pamiętam takie zdanie Darka Kubelka, który już nie żyje, który sobie wziąłem też za motto, jak zostawałem adwentystą. Darek Kubelek miał u nas wykłady z Apokalipsy i mówił: niech rzecz o adwentystach mówią źle albo dobrze, ale niech mówią. A czasem mam wrażenie, że adwentyści chcieliby, żeby świat o nich zapomniał. Ale na szczęście Pan Bóg, mam nadzieję, o nas nie zapomni. Kolejny dziennikarz. Tych wywiadów było naprawdę parę, jakie Tomek mi skopiował, jak się teraz okazuje. No bo też mówię ci 6 czy 7 lat, no to... No nie, no nie mam żadnych też pretensji. Od pierwszej chwili zwraca uwagę... Poza tym, jak jesteś na fali, to wszyscy ciebie, to może jest później. Od pierwszej chwili zwraca uwagę twoja uśmiechnięta twarz. No dzisiaj potwierdzimy, chociaż mówiłeś, że nie jest tak zawsze. No nie wiem. Czy jest to twarz człowieka szczęśliwego? A ty odpowiedziałeś tak bardzo prosto z mostu. No już wiedziałem, co mnie czeka dzisiaj. Zobaczymy, jak ty odpowiadasz ludziom z gazet. Domyślam się, że chcesz się dowiedzieć, czy 100% inwalida może być szczęśliwym człowiekiem. No i potem kontynuowałeś, ale to może po prostu mam odpowiedź zamiast mojego czytania. No może, tylko na swój sposób, bo wiesz, my najczęściej do szczęścia szukamy w jakichś rzeczach albo w jakichś sytuacjach. Ale największe szczęście to trzeba znaleźć własną drogę życia, sposób na życie i po prostu ją zrealizować. Nie jest to zawsze łatwe, dlatego ludzie idą na skróty i mają problemy. A jak się znajdzie coś takiego, no to jak się wypełni to, co się wie, co się miało wypełnić, to człowiek może spać spokojnie, bo i tego nie ma mnie do umaty. Tomek, jeśli na tej sali jest ktoś, kto może ma teraz takie
podejście do życia jak w wieku 20 lat, kiedy okazało się, że te 5 operacji w ciągu 2 lat na nic się nie zdały, że będziesz całe życie na wózku. Jeśli ktoś jest na tej sali, kto ma totalnego doła i zastanawia się nad sensem życia, co byś mu powiedział? Co byś mu powiedział? Po prostu powiedz. Ja zawsze mówię, nie licz tego, ile razy upadłeś, ale ile razy wstałeś. I zawsze przecież po nocy wstaje dzień. Mhm. Przynajmniej dopóki świat się będzie kręcił. Mhm. I tak jest w życiu. Po każdej nocy wstaje dzień. Mhm. Nie jest to łatwe, bo... Trudno o tym pamiętać, jak nie możesz się przewrócić, prawda? I wcale się nie dziwię, że niektórzy ludzie odbierają sobie życie nigdy. Uważam, że jak ktoś w tym nie siedział, to nie powinien zabierać na ten temat głosu, bo krytykować. Jest wielu tak zwanych domowych filozofów, ale no i każdy z nas jest na ziemi po coś, żeby coś zrobić. Po co jesteś na ziemi? Tak, to po co mi widać? Widać? Co możecie powstać? Pomodlimy się na koniec. Ja z Tobą, dobrze? Dobry Boże. Dziękujemy Ci za to, że jest po co żyć. Że Ty masz plan dla Tomka, Ty masz plan dla mnie. Ty masz plan dla każdej osoby, która teraz stoi przed Tobą. Proszę Cię, żebyśmy nie krytykowali tych, którzy mają problemy, którzy o nich mówią. Proszę Cię, żebyśmy mieli miłość do każdego, ale proszę Cię, żebyśmy dzisiaj, tego wieczoru, odnaleźli sens naszego życia. A sensem, jakim optymalnym możesz być Ty? I Tomek pokazuje, jest tego przykładem, że takie życie blisko Ciebie ma sens, mimo trudności. Pomóż nam teraz, pomóż nam przez ten najbliższy tydzień. Wzmacniaj nas, a ja bardzo dziękuję Ci za to, że mogłem rozmawiać z taką osobą. I że dałeś nam taką osobę. Błogosław Tomkowi, błogosław każdemu na tej sali, błogosław tym, którzy tego naprawdę potrzebują. A my już teraz możemy Ci za to podziękować. Słowem. Amen. Amen. To, co obiecałem, czyli brawa dla mamy Tomka i dla Tomka. Jeszcze nie było takich długich oklasków. Jeszcze chcesz mówić, ale no siadajcie, nie ma wyjścia. Jedno zdanie. Jak już tutaj wyszliśmy, to nie ma wyjścia. Zamykać już witam. Jedno zdanie, wam powiem, bo często mówimy, jak z ewangelizujemy, czy przekonamy świat, żeby Chrystus przyszedł. Jeśli nasze życie będzie Ewangelią, nie będzie potrzeba żadnych ewangelizacji. I wtedy Chrystus na pewno powróci, co daj Boże, jak najszybciej. Boże, dobra. Tego życzę Wam. Bądźcie Ewangelią, bądźcie otwartą Biblią, bądźcie ludźmi uśmiechniętymi. To przede wszystkim ja, do mnie to jest, przepraszam, z tym wszystkim, przecież mam wszyscy problem. Moi drodzy, za tydzień kolejna ciekawa osoba. I zupełnie z innej beczki dowiemy się o tym, jak w sytuacji, kiedy znowu już masz wiarę, ale kiedy tę wiarę chcą Ci zabrać hitlerowcy. Kiedy tę wiarę, kiedy ta wiara jest ewidentnie zabraniana i kiedy możesz na nią trafić pod ścianę straceń. Jak wtedy dalej umieć? Naszym gościem będzie Aleksander Sosin i zapraszam tutaj na godzinę 18. Więc jeszcze dwie bardzo ciekawe soboty nas czekają, a jeszcze raz dziękuję przede wszystkim Tomkowi. Dzięki. I Wam bardzo za przyjście. Myślę, że było warto te oklaski dla mamy Twojej, przekażesz tak i dla Ciebie, i dla Boga. Są tego dobre. Jak będziesz jeszcze kiedyś chciała, będę tylko mógł, to jestem duży stworzony.
chciałem to wręcz jako małe wsadzenie nogi tak już do, za próg, ale jak najbardziej się z tego cieszę. I skorzystamy? Dziękuję bardzo jeszcze raz. Chociaż widzę, że nikt nie chce iść, a Tomek nie chce jechać.